Wspomnij na dni, które przeminęły. Rozważ lata poprzednich pokoleń. Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, i twoich starców, niech ci opowiedzą. Tak naprawdę im jesteśmy starsi, tym bardziej jesteśmy przekonani o tym, że nasze doświadczenie może być opoką, fundamentem całego naszego życia i naszych postaw. Tak naprawdę to się zaczyna już w dzieciństwie, kiedy po raz pierwszy mówimy: ja już jestem duży. Mój 8-letni synek Antoś czasem tak mówi, szczególnie wtedy, kiedy udzielam mu reprymendy albo muszę go skarcić za jakąś lekkomyślność albo głupotkę. Tak naprawdę ta jego odpowiedź: ja już jestem duży, oznacza: ja wiem lepiej. I o ile w dzieciństwie tego typu błędy młodości mogą się zdarzyć, zdarzają się, i mądrość rodziców może spowodować, że to ja już jestem duży przerodzi się w poczucie własnej wartości, ale jednocześnie będące także podstawą do tego, żeby się poprawiać, słuchać. O tyle młodzieńczy bunt bardzo często bywa sprzeciwem wobec wartości rodziców, a dorosłe lekceważenie starości, ludzi starszych, bywa już czymś dramatycznym, czasem nieodwracalnym. Jeżeli jesteśmy ludem Bożym, który jest własnością Pana, ja czuję się ludem Bożym, będącym własnością Pana, to właśnie dzisiejszy psalm, który śpiewamy w kościele, każe mi się zastanowić, zatrzymać i zadać sobie kilka pytań dotyczących tego, jak tak naprawdę jestem otwarty na słuchanie osób starszych, słuchanie moich rodziców, słuchanie teściowej, słuchanie wujów i ciotek, słuchanie starszych nauczycieli, w ogóle starszych osób, które mają większe doświadczenie. W wielu przypadkach ja jestem w stanie, a nawet powinienem im pomóc, na przykład wybrać ofertę telefonii komórkowej, telefon, może tablet, może komputer, jakoś wytłumaczyć te najnowsze technologie, które mi są bliższe. Ale w zdecydowanej większości spraw naprawdę ważnych to oni mają więcej do powiedzenia. To oni mogą mnie pouczyć. To ich powinienem słuchać. I tak myślę, że każdy z nas może, ja też, słuchając i śpiewając dzisiejszy psalm, odpowiedzieć sobie na pytanie: a ty, czy zadzwoniłeś już dzisiaj do swojej mamy? A ty, czy zadzwoniłaś do babci?